Jesteśmy w Gardini w południowym Sudanie, około 100 km od granicy z Darfurem, gdzie od 2017 roku PCTM prowadzi ośrodek dożywiania dzieci. Za mną ma miejsce duża operacja mierzenia ważenia dzieci, określenia, czy są one w stanie głębokiego czy średniego niedożywienia, czy może groźne niebezpieczeństwo. W każdym tygodniu do naszego ośrodka dożywiania przychodzi około 150 dzieci, z których część rzeczywiście jest w stanie głębokiego niedożywienia. To znaczy taka sytuacja, gdzie dziecko ze względu na brak białka, na brak możliwości, na brak białka pochodzącego z odpowiedniej jakości żywności, zaczyna spalać swoje własne mięśnie i grozi mu śmierć głodowa. Obecnie mamy dzisiaj mamy około 150 dzieci, które są ważone, mierzone. Większość z nich jest określona jako dzieci tak zwanym czerwonym, czyli głębokim stadium niedożywienia, czyli właśnie tym, które grozi śmierć głodowa bez otrzymania odpowiedniej pomocy. Natomiast dzięki Państwa wsparciu, dzięki Państwa wsparciu dla Fundacji PCPM, taka pomoc dla tych dzieci jest możliwa, dlatego że dzieciaki otrzymują tutaj wyspecjalizowaną żywność terapeutyczną, która w ciągu kilku tygodni potrafi wyprowadzić dziecko ze stanu głębokiego niedożywienia do całkiem dobrego zdrowia. Mamy tutaj przykłady dzieci wokół nas, które zostały wyprowadzone z głębokiego niedożywienia. Matki przychodzą do nas, mówią, dziękujemy za wsparcie, dlatego że dzieci mają możliwość dalszego zdrowego wzrostu i dlatego dziękuję za Państwa wsparcie. A jeżeli mogę, to chciałbym zachęcić do odwiedzenia strony internetowej www.pcpm.org.pl/Sudan, abyście zobaczyli Państwo, co robimy w południowym Sudanie. I jeżeli będziecie chcieli Państwo nas wesprzeć, serdecznie zachęcam.